książce księdza profesora Michała Hellera i księdza profesora Tadeusza Pabiana zatytułowanej Stworzenie i początek wszechświata, jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową, na stronach 142-143 znajdujemy bardzo trafne podsumowanie rozdziału, w którym autorzy zestawiają ze sobą dwie bardzo ważne idee – stworzenie oraz teorię ewolucji. W wielu chrześcijańskich środowiskach intelektualnych, nawet tych, które bezpośrednio nie pozostają pod wpływem ideologii kreacjonizmu naukowego lub teorii inteligentnego projektu, można dziś zaobserwować irracjonalny lęk przed teorią ewolucji. Źródłem tego lęku jest z jednej strony jedynie pobieżna znajomość tego, czym w rzeczywistości jest teoria ewolucji, z drugiej zaś funkcjonujący w świadomości wielu wierzących stereotyp, zgodnie z którym ewolucja wyklucza stworzenie. Argumenty sformułowane w tym rozdziale nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w rzeczywistości nie ma żadnego konfliktu pomiędzy teorią ewolucji i teologiczną doktryną o stworzeniu świata przez Boga. Oczywiście doktrynę tę można pogodzić z różnymi teoriami współczesnej nauki, które badają i wyjaśniają mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się i ewolucję życia. Warto jednak na koniec jeszcze raz przypomnieć zasadę świętego Augustyna. Teologia, jeśli nie chce narazić na ośmieszenie chrześcijańskich prawd wiary, musi brać pod uwagę przede wszystkim te ustalenia nauki, które są dobrze uzasadnione, i te teorie naukowe, które są dobrze potwierdzone. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że ewolucja jest faktem, a teoria ewolucji, która ten fakt opisuje i wyjaśnia, jest wiarygodna i dobrze potwierdzona. Co więcej, teoria ewolucji jest nie tylko jedną z podstawowych teorii biologicznych, ale cały współczesny naukowy obraz świata jest ewolucyjny. Od Wielkiego Wybuchu, poprzez erę promieniowania, epokę galaktyk i ich gromad, aż do zawiązania się ewolucji biologicznej na planecie Ziemia i rozbłysku świadomości u jednego spośród wielu zamieszkujących ją gatunków. Czy zatem osoba religijna musi obawiać się teorii ewolucji? Przecież teoria ta opisuje bardzo dramatycznie ogrom cierpienia i śmierci spowodowane nieustanną walką o przetrwanie w bezlitosnym zwierzęcym świecie. Warto jednak zauważyć, że także teoria grawitacji opisuje spadające z rusztowania cegły, które mogą zabić przypadkowego przechodnia. Teoria pola elektrycznego i magnetycznego opisuje przepływ prądu przez mięśnie serca osoby śmiertelnie porażonej prądem itd. Czy zatem tylko dlatego, że dana teoria opisuje trudne do zaakceptowania fakty, mielibyśmy ją odrzucić? Ksiądz profesor Michał Heller podczas wywiadu na kanale YouTube'owym Nauka to lubię na pytanie, czy widzi ksiądz konflikt pomiędzy nauką i religią, udzielił następującej odpowiedzi. Między nieoświeconą wiarą i prymitywną nauką jest konflikt. Między wiarą otwartą i nauką o szerokich horyzontach nie ma konfliktu. Jest jakieś wzajemne uzupełnianie się. Warto zatem szukać tego, co łączy naukę i religię, a nie kurczowo trzymać się jakichś nieaktualnych, antycznych obrazów świata, tylko dlatego, że ich cienie znajdujemy w przekazach biblijnych z Księgi Rodzaju.